Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście kanał Kolorowe Ogrody Flowers. Oczywiście to jest nowy kanał, nowa nazwa tego kanału, bo niestety poprzedni kanał na TikToku, czyli Porady Ogrodniczy KL-a, został niestety usunięty. Musiałem go niestety usunąć, bo niektóra jakaś osoba się niestety pod niego podszyła. No i niestety musiałem ten kanał niestety usunąć ze wszystkimi filmami, wszystkimi filmami i tak dalej. Także wszystko macie oczywiście dostępne na YouTube, wszystko oczywiście jest. Oprócz tego, że Porady Ogrodnicze KL-a już nie ma, dlatego jest nowy kanał, który się nazywa Kolorowe Ogrody Flowers. I dziś oczywiście witam Państwa w tym oto nowym kanale i dzisiejszym oczywiście odcinku. Dzisiaj przegląd oczywiście roślin, tak? Roślin na lipiec, niestety tak późno, przepraszam oczywiście, że tak późno, że lipiec tak dalej, ale mamy już oczywiście około 19 lipca, wtorek, dziś około 20 parę stopni, może 30, coś takiego, jest bardzo niestety ciepło. Widzimy, jak rośliny reagują. No i oczywiście tu, jakby to powiedzieć, chcę Wam po prostu pokazać mniej więcej rośliny, jaki jest ich stan na dziś lipiec. Tam dalej mamy cytryny, dwie chyba, czy trzy. Tu mamy, jak widzimy, pitaję, bardzo ładna. Oczywiście dostałem ją. Wyhodowana oczywiście ziarenek, tak dalej. Tu mamy bodajże raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy chyba pięć. I tu chyba mamy sześć, o ile się nie mylę. Tak, sześć. Mamy sześć marakuji pomidorowej. Tu mamy mandarynki i figi, liczy, widzimy, że żyje, odżyło. Tu mamy oczywiście papaje, tu też mamy papaje, ale będę musiał to jakoś tam ten. Tu mamy oczywiście flaszowce, tu mamy te zasiane nasiona cyklamena, tu mamy koleusa i tu mamy kąkwat. Oczywiście dalej jedziemy z tym przeglądem. Zobaczmy, może tak Wam pokażę, będzie lepiej. To jest mój granat, dość duży urósł. Mam nadzieję, że za 2-3 lata będzie miał owoce. Tu mam oczywiście papaje znowu. Coś te listki żółkną, nie wiadomo czemu, bo po prostu albo coś były po prostu pryskane, albo coś, bo zobaczcie, co się w ogóle z nimi dzieje. Jest po prostu masakra. O, proszę zobaczyć, co się z nimi dzieje. Po prostu masakracja jakaś, co się dzieje z nimi. No i tu mamy oczywiście flaszowca, tu mamy marakuję pomidorową znowu, tu też marakuja pomidorowa, tu mamy marakuję bananową, tak zwana pasiflora, tu mamy moje cytrynki kolejne, tu mamy malutką guławę i tu mamy wanilię. Niestety z wanilią coś się dzieje, nie wiadomo czemu. Tu mamy marakuję bananową, dość duża, wysoka. Marakuja bananowa, inaczej pasiflora. Tu mamy flaszowca, flaszowiec, małe sadzonki wanilii. Tu mamy oplatwa, taki kwiat jakby. Flaszowiec. Tu jest chyba marakuja pomidorowa. Tak, to jest marakuja pomidorowa, bo poznaję po liściach. I tu mamy flaszowiec. Tu mamy też marakuję, ale to się inaczej mówi granadilla, coś takiego. I tu oczywiście flaszowiec. Karambola, jak widzimy, odżyła. Nowe listki puściła. Z góry też. Nic się nie dzieje, elegancko puściła i po dłuższym czasie oczywiście wydobrzała. No i tu mamy fiołka afrykańskiego, który praktycznie jeszcze się w miarę ma. Zobaczmy, co dalej będzie, ale już nie choruje, także jest w porządku. Myślę, że tyle jeśli chodzi o stan roślin, tych wszystkich oczywiście kwiatów. Tu oczywiście zrobię, zmniejszę oczywiście ten. Dobrze. Także to tyle, jeżeli chodzi oczywiście o przegląd na lipiec. A ja oczywiście zapraszam do innych materiałów, które też się niedługo pojawią, ale niestety troszeczkę z opóźnieniem, bo niestety ten kanał po prostu przez 2 tygodnie nie było po prostu, jakby to powiedzieć, nie było przez 2 tygodnie materiałów. No i oczywiście z góry za to oczywiście przepraszam i mam nadzieję, że będą się te materiały pojawiać częściej. A my oczywiście się widzimy
Myślę, że w przyszłym tygodniu, albo jeszcze nawet i w tym tygodniu pewnie na pewno się jeszcze jakiś materiał pewnie pojawi, a później już pewnie od sierpnia czy od września będą już materiały jesienne i też w sierpniu będzie kolejny przegląd roślin, bo też będzie jaki będzie stan ciąg dalszy. No i oczywiście tyle. Także jeszcze raz oczywiście dziękuję za uwagę, no i oczywiście jak zawsze dziękuję i do zobaczenia do kolejnych materiałów. To był oczywiście kanał Kolorowe Ogrody Flowers. Także na razie, no i oczywiście jak zwykle pozdrawiam.